Halo, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w odcineczku specjalnym, w którym pojeździmy sobie dzisiaj pierwszy raz na torze. Zobaczcie tutaj, jak latają pięknie. Słuchajcie, odcineczek specjalny, bo nigdy jeszcze tego nie było tutaj na kanale. Mój pierwszy raz na torze tak w zasadzie, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, jestem pozytywnie nastawiony do tego. Słuchajcie, mamy nasz motocykl 300 Ninja od Kawasaki. Przed chwilą się dowiedziałem, że tu jest odwrócona skrzynia, czyli jedynka jest w górę, a reszta jest w dół, tak? Dobrze chyba zrozumiałem. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jest w takich torówkach. Słuchajcie, bardzo sprawa, przed wyjazdem chyba chodzę odłączyć prądu. Dobra? Bo nie można ich zostawić włączonych, więc każdy chodź na tył, podłączamy sobie od prądu. Ale lampa jak skurwysyn. Gorąco bardzo. Wspomnisz mi imię? Krzysiek! Krzysiek! Siadaj na, od razu na motocykl. Jakby ci zgasz czy coś, pamiętaj, że zawsze na luzie odpalamy. Dobra. Jak nie ma tego Enki, to możesz go nie odpalić. A na sprzęgle nie odpalę? To bezpieczeństwo takie zrobione, więc wiesz, w wyborze walki czasami lepiej nie mieć tego. Dwójka w dół, pamiętaj Krzychu, dwójka w dół, mi się to popierdoli. Pierwszy raz Krzycha na torze, ale powiem wam, powiem, że przyjrzałem się grupie zaawansowanej, bo jesteśmy na trzy grupy podzieleni. O, moja cebra. Jesteśmy na trzy grupy podzieleni i ta zaawansowana no zapierdala grubo. Także zobaczymy, jestem sam ciekawy, jak mi pójdzie. Tutaj mamy różowego diabełka z Instagrama. Tak! Oż ty! Dwójka w dół, dwójka w dół. Dwójka w dół, dwójka, znaczy biegi w dół, biegi w dół. Krzychu się musi rozluźnić. Podejrzewam, że jak się trochę rozjeżdżę, to będzie mi łatwiej. Na razie mamy takie okrążenie rozrzewkowe. Fajnie, kurczę, powiem wam, pierwsze kółko na torze. Pokazuje tu pan instruktor nam, z której strony mamy wjeżdżać. Pewnie później będzie troszkę szybciej. Wyższe biegi w górę, wyższe biegi w dół, kurwa! Wyższe biegi w dół, wyższe biegi w dół.
Niższe do góry, niższe do góry. Muszę sobie tak powtarzać. No powiem wam, że z zakrętu na zakręt coraz lepiej. Może odpuścimy trochę, żeby oni trochę do przodu podjechali. Zostawimy sobie trochę miejsca i postaram się tak trochę szybko. Co jest, kurwa? Też bym chciał powyprzedzać, bo ogólnie ci, którzy jadą przede mną, ogólnie tu jest chyba takie tempo narzucone, żeby bardziej takie tak podstawowo przejechać ten tor, a nie żeby się nie wiadomo jak bardzo zapierdalać. No pierwszy wyjazd, tak? Także nie ma co gadać. Ale fajnie, fajnie, podoba mi się. Wyprzedzanko. Dobra, zaczynamy trochę mocniej lecieć. Oj. No, przy wyprzedzaniu naprawdę trzeba uważać. Teraz go łykniemy. Redukcja. Kurde, znowu te biegi pomyliłem. Naprawdę ciężko jest się przyzwyczaić do tej odwrotnej skrzyni. Cały czas mi się to zapomina. Ale widać, że każe mi tutaj wyprzedzać. Także chyba mi idzie dobrze. Skoro wyprzedzam większość. Ta, teraz mam tego gonić. Że zmęczyłem się. Jazda naprawdę męczy strasznie. No nie no, powiem wam, że jak na pierwszy raz chyba nie było aż tak źle. Nie jestem jakimś mega profesjonalistą i nigdy się za takiego nie uważałem, ale no fajnie. Fajnie w ogóle móc wystąpić w czymś takim. Wiadomo, nie jest to tutaj nie wiadomo, ta moja jazda to nie jest tutaj nie wiadomo co, ale fajnie, fajnie, przyjemnie mi się jeździ. Na pewno jest dużo rzeczy do podszlifowania. Po tym okrążeniu będziemy tu zjeżdżać, także nie mogę tu przegapić. Gdzie tu się zjeżdża? Zjeżdżamy do boksu! Gdzie jest ten boks cały? Tutaj. Żyjesz? Żyję. Zajebiście! Powiem przedzaj sobie, co? No. Jak było? Dobrze. Dobrze? Nie było tragicznie? Nie. Ja widziałem, że wiesz, widziałem, że się trzymasz. Mówię, no to chodź kur... Wyprzedzamy trochę. O to w tym wszystkim chodzi, żeby też się jakby pouczyć. No. Tak się
później powyprzedzać i znowu sobie ich powyprzedzać. Wiesz, na zakrętach możemy pojechać sobie spokojnie, ciaśniej, ich wypluwa dużymi motocyklami, a ty możesz wejść sobie albo po wewnętrznej, albo po zewnętrznej. Chodzi o to, żeby się pobawić, no. Dobrze, dobrze było. Halo, halo, witam serdecznie. Jest tutaj ze mną Nicoletta, którą mieliście okazję ostatnio oglądać. Ja już jestem po pierwszej sesji treningowej dla początkujących. Tutaj koleżanka jest w grupie średnio zaawansowanej, także jeździ lepiej ode mnie. Ja jeszcze 11 lat, w sumie, a ty jeździsz ile? 3, jest w średnio zaawansowanej, także no. Oddaję głos. Dziękuję bardzo za głos do studia. Krzyśku, opowiedz mi, jak ci się jeździło? Jak pierwsze wrażenia na torowaniu, bo to jest moje chyba 13 torowanie w życiu, a twoje pierwsze. 13? No, fachowe, dlatego nie jeżdżę. Nie no, fajnie było. Myślałem, że będzie gorzej. Na początku nawet, bo jeździłem z panem, jak on ma na imię? Grzesiem? Z panem Grzesiem, tak. I na początku kazał mi wszystkich wyprzedzać, bo chyba widział, że mi w miarę dobrze idzie. No i wyprzedziłem wszystkich. No i pierwszy raz jechałem w tej konfiguracji toru i też byłem taki zagubiony, co, gdzie, jak i... Ale fajnie, fajna zabawa. Można, wiesz, tutaj Tomek tłumaczy, można się nauczyć dużo, co człowiek zrobi źle, jakie błędy, więc będziemy dalej się szkodzić. Ale z jakim bokiem poszedłem? Tak. Puszczasz gaz, dodajesz gaz i masz kubę, wtedy ci ręka się nie męczy. Jest ogień! A bierzesz tego? No wziąłbym tego chętnie. Widzowie, teraz lecimy teraz na niby normalnej skrzyni. Tak, to jest normalna. Dobra! Zobaczymy, jak teraz będzie. Pokazuję, żeby się rozluźnić. Ciężko jest wyprzedzić. W sensie dla mnie jest ciężko. Musimy się zbliżyć troszeczkę. Gonimy Giksa, czy co to tam jechało? Słuchajcie, jeżeli zauważyliście, że coś robię niepoprawnie, albo macie jakieś uwagi co do mojej jazdy, to... O kurwa! To piszcie śmiało w komentarzach. Ale się złożył, ja pierdolę.
chyba to jest 600, tak mi się wydaje. MT-07. Kurwa, złą linię obieram. Za późno opuszczą hamulec. O, zjeżdżamy, dobra. No wydaje mi się, że było dużo lepiej już teraz. Dzień dobry. Dzień dobry, coś się tutaj dzieje, jakaś niespodzianka. Już jeździłaś? Jeździłam. Uwaga, uwaga! Mamy ważny szybki strzał do zrobienia, ponieważ z nami jest Dominika, która utraciła element garderoby jakiś czas temu. To pomyśleliśmy, że zrobimy małą niespodziankę. I to jest ten moment, kiedy tą niespodziankę niesiemy. Uwaga! Niespodzianka wjeżdża. Pokaż kombinezon tutaj, z przodu. Jaki świetny. Ja, normalnie. Wstaw, zobacz, tył. Pokaż napis. No śliczny. Dziękuję. Słuchajcie, słuchajcie, jest tak mega gorąco. No, mamy 30 stopni, 29,5. Ja sobie siedzę w samochodzie z włączoną klimatyzacją. No bo naprawdę jest, jak to się mówi, lampa jak skurwysyn, tak? Teraz sobie jeżdżą chłopaki ci bardziej zaawansowani. I powiem wam z mojego punktu widzenia, jadąc pierwszy raz tak naprawdę, nie spodziewałem się, że będzie tak fajnie. Także jestem bardzo zadowolony. Za pół godzinki dokładnie wyjeżdżamy na kolejną sesję. Także postaram się pojechać jeszcze lepiej. Mam tego świadomość, że nie jechałem jakoś mega zajebiście, ale i tak mi się wydaje, że nie było źle. Biorąc też pod uwagę to, że wyprzedziłem większą część początkujących osób. No co? Chyba tyle. Siedzimy się, chłodzimy, bo jest naprawdę mega gorąco. Słuchajcie, też tutaj mówili nam na miejscu, że bardzo ważne jest to, żeby się odpowiednio nawadniać, żeby cały czas pić, bo temperatura powietrza to jest jakieś 30 stopni, ale na to, że jest 40, mówili, że tam zawsze koło dychy więcej jest. No, jest piekarnik niesamowity. Niesamowity. Także odpalamy klimatyzację. I możemy sobie jeszcze siedzieć przez jakieś 20 minut. A słuchajcie, fajne jest też to, że każdy z was może sobie tutaj przyjechać swoim motocyklem, pojeździć na swoim motocyklu. Macie ludzi, którzy wszystko wam tu wytłumaczą. Jeżeli przyjeżdżasz się pierwszy raz, macie takie spotkanie dla początkujących. Wszystko jest omawiane, co i jak, także no nie bać się i przyjeżdżać po prostu. Zabawa jest naprawdę bardzo fajna. W razie gdyby komuś również była potrzebna pomoc medyczna, jest tutaj na miejscu. Gdyby coś się niedobrego stało, to momentalnie wam tutaj udzielą pomocy. Zresztą tutaj też na każdej części toru są porozstawiane różne osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczny przejazd tutaj tych motocyklistów. Tutaj widać jednego pana, również nie widzę tutaj ich, ale jak jechałem, to widziałem, że w każdym zakątku tego toru po prostu są porozstawiane różne osoby,
gdyby coś się stało na torze, to oni też mają obowiązek to zasygnalizować żółtą albo czerwoną flagą. Podobnie jak w Formule 1 na motocyklach. Widocznie też coś takiego jest. Nie wiem, bo nigdy wyścigu motocyklowych za bardzo nie oglądałem. No ale tak to wygląda. Także co? Zbieramy się z powrotem i zaraz będziemy jechać. Cześć, z tej strony Motonatka. Jesteśmy dzisiaj z Krzychem na torze. Siemano. I moje wrażenia, no jak najbardziej pozytywne. Bardzo mi się podoba. Jest tu jest różowy diabełek. Dostała super niespodziankę. To pewnie Krzychu wstawię do filmu. Tak, oczywiście. Były łzy, ale szczęścia na szczęście. I co? I moje spostrzeżenia. Bardzo mi się podoba. Pogoda dopisuje. Rano padało, ale na szczęście mamy piękne słoneczko. I co? I na razie nie jest za gorąco, ale myślę, że potem może być gorzej, ale na razie sesja spoko. W sumie pierwszy raz jestem dzisiaj tak na całym torze, bo na rozpoczęciu jeździłam na kawałku. Na razie zapoznaję się z torem, ale jak najbardziej pozytywnie i polecam tutaj szkolenia na Jastrzębiu. Jesteśmy z ekipą Szymy, pozytywni ludzie, pozytywne emocje. Tak jest. Bary zgarnął jakiegoś Tomeczka po trasie, także fajnie, akcja się udała. I co? I bawimy się. Sandra, nie pij energetyku. Jest super. To nie promujemy zdrowego stylu życia. Bez kolana? Całą drogę bez kolana i nie trzeba było się wychylać. Ty na siłę robisz kolano, pochylasz motocykl za mocno, po pierwsze gibasz go w zakręcie i za chwilę się wywrócisz. No miałem jedną taką sytuację, że... No już było, widziałem, dlatego ci zacząłem jechać przed tobą, pokazując, że to kolano wcale nie jest mi do niczego potrzebne. No. To bardziej ciężar ciała mi jest potrzebny, żeby go przesunąć. Aha. Ja miałem głowę i za każdym razem skręcałem prawie na prostym motocyklu. Widziałeś, jak oni pochylają motocykl, a my prawie na prostym jeździmy. Bo ty próbujesz zejść kolanem, próbujesz go na siłę zrobić. Rozumiesz? A to nie o to chodzi. I ta przyseta jest taka, że ona się będzie kładła jak kurka. Ona pomaga się kładzić. Oczywiście zrobić kolano, żaden problem. Sam widziałeś, że praktycznie bez większego problemu. Ale ty już ją pochylałeś tak, że ona prawie leżała pokrył. Nie? A mi zależy na tym, ona nie leżała do końca. Dobrze, Michał. No.
Na koło to idzie? Nie widzieliście. Na koło idzie? Nie? Albo nie próbowałeś? No i raczej nie będę. Jaka czerwona? No bo poznałam już nitkę toru bardziej, już ogarniam jak mniej więcej brać zakręty. Myślę, że następnym razem jak tu przyjadę będzie jeszcze level up. No ale super, jestem zadowolona.